Gość Radia Lublin. 14,5 minuty po godzinie ósmej, Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wojewoda lubelski Przemysław Czarnych. dzień dobry. Dzień dobry. No nie tak mieliśmy zaczynać tę rozmowę, ale trzeba się z tym zmierzyć, klęska Polaków na mundialu jest faktem, nie tak miało być. No pewnie wszyscy jesteśmy bardzo mocno rozgoryczeni inaczej sobie to wszystko wyobrażaliśmy jeszcze dwa tygodnie temu. Trochę chyba sobie inaczej wyobrażaliśmy już jednak po ostatniej niedzieli, gdzie po ostatnim wtorku, gdzie rzeczywiście ta gra z Senegala wyglądała tragiczniej. I ci, którzy patrzyli chłodno na tę na sytuację, pewnie zbyt dużego optymizmu w sobie nie zachowali nawet do wczorajszej niedzieli, a ta niedziela pokazała, że jest po prostu. Byle jak, ale panie redaktorze na się, że... dzisiaj jest mnóstwo, 38 milionów jest nawałków na dzisiaj w Polsce i 20 milionów za granicą i wszyscy teraz analizują gdzie jest błąda. No a tak szczerze mówiąc to przecież przez ostatnie 4 lata to mieliśmy do czynienia z cudem. No trener Nawałka tak naprawdę wziął kadrę w 2014 roku i z niczego zrobił drużynę, która wygrała z Niemcami, a później awansowała do mistrzostw Europy. A w, w tych mistrzostwach Europy niemalże do półfinału się dostała. W karnych z mistrzami Europy przegrała w ćwierćfinale. Więc to jest cud tak naprawdę, jak patrzymy na zaplecze polskiej piłki, na ekstraklasę, czy tą Nice League, przecież poziom piłkarski na tych boiskach ekstraklasy i Nice League jest po prostu żenujący, przez wszyscy to wiedzą. Więc i tak naprawdę za ostatnie cztery lata panu trenerowi na, na i tym piłkarzom z trzonu kadry bardzo serdecznie dziękujemy, bo przeżyliśmy mnóstwo wspaniałych chwil. Wszyscy, wszyscy to przypominamy, sobie, wszystkie mecze eliminacji jednych, drugich i Mistrzostw Europy. Naprawdę było wiele momentów, które napawały nas dumą. Z faktu, no że nam się nie udało. Komu teraz pan A, będzie kibicował? Będę kibicował lepszym. Chorwacja mi się podoba. Waleczna. Bardzo. I to, my myślę, że jej będę A Polakom po prostu dziękujemy. No, przegrali. Koniec. No. no dobrze. Nie samą piłką człowiek żyje. Rolnicy, mieszkańcy także województwa lubelskiego mają od wielu, wielu miesięcy problem z afrykańskim pomorem świń. Odstrzał wszystkich dzików w Europie chcę zaproponować. W związku z tym Unijnym samorządowcą z Europejskiego Komitetu Regionów, marszałek województwa lubelskiego, podczas piątkowej konferencji marszałek Sosnowski z europosłem Krzysztofem Hetmanem zarzucili panu, ale także całemu rządowi, brak skutecznych działań w walce z wirusem ASF. I co pan <grym> na to? No to, to jest śmieszne, wiecie państwo. Najgorsze jest to, że mówią to ludzie, którzy są całkowicie odpowiedzialni za to, co się dzieje. I to czy pan wie, w związku czy, z tą wie czy pan, wie, mówią, wie, czy pan, wie, czy pan, że dadzą pieniądze na to, Tak, ciekawe. Czy pan wie, ile dzików odstrzelono? Poza oczywiście zwykłym ostrzałem, które się w Kławieckim robiło, ale ostrzelono sanitarnie do końca 2015 roku. No pewnie niewiele. Zero. Zero. A wie pan, jak bardzo rolnicy prosili PSL-owskich włodarzy województwa, ale PSL-owskich włodarzy również w Ministerstwie Rolnictwa, żeby coś z dzikami zrobili, dlatego że nadpopulacja jest gigantyczna, bo to się zaczęło kilka, kilkanaście lat temu, ta nadpopulacja dzików jest gigantyczna. Chodzą wszędzie te dziki i robią potężne szkody w, w uprawach. I wie pan, ile strzelili Zero. A wie pan, ile oszczelono tylko w tym roku? 5540 dzików. Oczywiście nie w tym roku, tylko w tych dwóch latach. Oczywiście, że to jest dalej za mało. Tylko, że nadpopulacji gigantycznej nie da się zlikwidować od razu. I teraz ci panowie śmieszni, którzy są odpowiedzialni za y, sytuację w rolnictwie i za ASF w województwie lubelskim, mówią, że oni będą teraz ostrzeliwać dziki. Gdzie byli do no Oni mówią, że 13 milionów euro, które Bruksela przekazała na y, walkę z ASF powinno jak najszybciej trafić do rolników. Ale oni nie mają zielonego pojęcia, co mówią. Dlatego, że do rolników tylko w województwie lubelskim, tylko w województwie Powtarzam, i tylko w tych strefach ASF-u trafiło już ponad 70 milionów złotych. Ale z problem... Agencji Restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa, 13 milionów euro, jak Państwo policzyli razy 4, to jest ile? To jest ponad 50 milionów, to jest ponad 50 milionów złotych, a myśmy dali już ponad 70 i dalej jest gigantyczna liczba pieniędzy do wzięcia. Ale Rony dalej jest otrzym... problem z ASF kolejne trzy gminy w piątek, zdaje się, dołączyły ależ do. Ale oczywiście, że jest problem z ASF i ten problem będzie trwał. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do zasad biosekuracji, co tłumaczymy rolnikom i hodowcom od początku kryzysu ASF-u, bo bez tych zasad biosekuracji po prostu ten wirus się będzie rozprzestrzeniał. Tam, gdzie są zasady biosekuracji, tam można się uchronić przed tym wirusem. To nie jest zwykły wirus, to jest afrykański pomór, specjalnie tak zwany pomór świń, który zagraża hodowlom świń w Polsce w ogóle. No i powstrzymać go można tylko i wyłącznie restrykcyjnymi działaniami właśnie biosekuracyjnymi. Jak ktoś ich nie chce spełniać? no to ma, proszę Państwa, możliwość likwidowania swojej hodowli. Rolnicy, ci, którzy biosekuracji nie mają, mają małe staro do 50 sztuk świn, otrzymują rekompensatę za likwidację swojej hodowli, likwidację sprzedaż i nie utrzymywanie dalej tych, tej trzody chlewnej w wysokości 300 zł od sztuki przez dwa lata, czyli 600 zł od sztuki. Jeśli świnia dzisiaj kosztuje na rynku 500 zł, 600 zł, to 300 zł, szanowni Państwo, to są dwie marże za tą świnię, tylko, że dodatkowo jeszcze bez żadnych kosztów produkcji, bez żadnej robocizny, więc Naprawdę są środki na to, żeby albo zastosować się do zasad biosekuracji i chronić się przed rozprzestrzenianiem wirusa ASF-u, albo zrezygnować z hodowli świn na ten moment, kiedy mamy do czynienia z ASF-em. I powtarzam panu marszałkowi Sosnowskiemu i Krzysztofowi Hetmanowi, że ponad 70 milionów złotych, to jest dużo więcej niż te 13 milionów euro, trafiło tylko w województwie lubelskim już do rolników ze stref ASF-u. Ale... Jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, mm -hmm. jak jesteśmy przy panu marszałku Sosnowskim. I to warto wyjaśnić również rolnikom. Wie pan, kto ustala strefy, czyli tą żółtą, czerwoną, niebieską. Strefy, w których mamy do czynienia z ograniczeniami w handlu, przemieszczaniu się tej czody chlewnej itd. Czyli z utrudnieniami dla produkcji czody chlewnej. Te strefy ustala Komisja Europejska. Oczywiście nasze służby negocjują z komisją, żeby te strefy były jak najmniejsze. Natomiast komisja je rozszerza. Pan Sławomir Sosnowski w zeszłym tygodniu był w Brukseli, gdzie mówił i straszył Europę, że Polska nie radzi sobie z wirusem SF-u. Jak pan myśli? Jak Komisja Europejska będzie teraz podchodziła do ustawiania no ja stref? Że... Będzie je chyba rozszerzała. Niech rolnicy wiedzą, kto działa na ich szkodę. Sławomir Sosnowski. Krzysztof Ale jednocześnie, jednocześnie co przypominają y, politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni mówią, że kiedy oni byli u, u władzy tych ognisk, było kilka, kiedy w tej chwili mamy już od dwóch lat problem, jest ponad 100 ogni z ASF-u w Polsce. Trudno nie przyznać też racji w tym momencie. Statystyce. W statystyce no, ale to jest też, statystyka, ale... panie redaktorze. Pan pan sobie że ale czarnek też... chodzi do tych chodników, prawda, i pod, 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 podkłada to ogniska, bo tak by wynikało z tekstów pana i, i PSL-u. nie oni ja bym byli, byli to o nie tych było, argumentach, panie Wojnowa. Ale, ale jednak sprawa jest, choćby tak. tego płotu, którego tak bardzo bronił był już minister rolnictwa i chciał na polskiej granicy taki płot budować, nowy minister rolnictwa mówi: Moje To delikatnie. Rzecz ujmując. Ma inne zdanie. Ja nie wiem, nie jestem ekspertem. Do mnie trafiają argumenty i jednej i drugiej strony. Argument zwolenników płotu jest taki, że gdyby on był już w 2010, 2011, 2012 roku, to pewnie nie mielibyśmy się asf w województwie lubelskim, bo te dziki z Białorusi, z Ukrainy by do nas nie przeszły. Argument przeciwników no ale już jest ASF, więc przed czym się chronić. Argument zwolenników z kolei płotu jest taki, ale na Białorusi, na Ukrainie jest w dalszym ciągu ten ASF i nic tam z tym nie robią. W związku z powyższym, jak się nie zabezpieczymy przed dzikami stamtąd, to nasze wszystkie starania tutaj w województwie lubelskim, mazowieckim, podlaskim i tak nam nic nie dadzą. Więc ja nie jestem ekspertem Sprawa tej rolnictwa jest... się tym rolnictwa się I tym zajmuje. Się jasne, i Ale minister rolnictwa to. i także, jak rozumiem, też i pan wojewoda e, muszą się zająć także innymi problemami rolników. Dzisiaj może za oknem tego tak nie widać, ale nie jest dobrze na, na, na polach. Właściwie e, suszą zagrożone są e, wszystkie gminy w Polsce, czy większość gmin, także na Lubelszczyźnie. E, nowy minister Ardanowski, już e, mieliście państwo e, konferencję, była, była prośba o powołanie komisji szac, szacującej straty no i jak się patrzy na tę sytuację w województwie lubelskim, to 49% straty w uprawach zbóż jarych, 39% w sadach owocowych. Dramat, dramat. Susza, której chyba do tej pory nie widzieliśmy, taka była w 2006 roku jeszcze, jak ja dobrze pamiętam, podobnych rozmiarów nie ma co do tego wątpliwości, że ten deszcz, który pada od dwóch dni i to ładnie pada, on trochę sytuację zmieni w tych uprawach, które oczywiście mają dłuższy ten proces wegetacji i mogą jeszcze jakoś A, się pozbierać, ale w, wielu, ale w wielu przypadkach są to procesy nieodwracalne. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o teraz pomoc rolnikom, to chcę powiedzieć, że województwo lubelskie w tym zakresie jest wiązanym województwem w Polsce. O ile w innych województwach mają problem wojewodowie, żeby powołać komisję do, do szacowania strat, bo, bo, samorządowcy, bo samorządowcy im nie zgłaszają wniosku, a tylko na, wniosko, na, na wniosek gmin się te komisje powołuje, a bez tych komisji nie da się oszacować strat, Zostań. a bez oszacowania strat nie da się wypłacić jakiejkolwiek pomocy. O tyle u nas w województwie lubelskim we wszystkich gminach działają komisje do spraw szacowania strat, dlatego że u nas, odkąd jestem wojewodą, to mamy komisje stałe, a jeszcze 9 kwietnia tego roku wysłaliśmy, nie wiedząc oczywiście, że będzie susza, ale wysłaliśmy pismo do samorządowców, żeby zgłaszali wnioski o aktualizację składu komisji, bo Bądź poszerzanie składów komisji. Także pod tym względem my działamy tutaj szybko. Jak tylko będą protokoły z oszacowania strat, na co czekamy od gmin, to natychmiast uruchamiamy wszystkie te yy, yy, no, procesy pomocowe i, i te kanały pomocowe. Zostaną uruchomione? No, natychmiast, bezwzględnie, żeby rolników trafiali... Panie wojewodo, na koniec krótko. Podpadł pan niektórym w sprawie pomników i Uaktywnili się zwolennicy Józefa Dechnika, wybitnego komunisty, a w Kraśniku, nie chcę, żeby pan ingerował w pomnik partyzanta. Co do Biłgora, ja to ja nie mam wątpliwości, że pan Dechnik był wybitnym komunistą i jego pomnik tam nie powinien stać. Natomiast co do Kraśnika, nie mam wątpliwości, że pomnik partyzanta powinien tam zostać. Natomiast z z z zmienione powinny być tablice na tym pomniku, co miasto Kraśnik chce zrobić. Więc ja tu miasto Kraśnik popieram w tym zakresie. A cała ta otoczka, że Czarnek będzie burzył pomnik partyzanta walczącego z, z okupantem niemieckim. sam pomnik panu nie przeszkadza? To jest oczywiście, oczywiście, że nie. To jest oczywiście otoczka wszystkich tych, którzy zawsze znajdą jakiś powód do mówienia. Procedura jest taka, jeśli IPN wyda negatywną opinię, a tu wydał negatywną opinię, to wojewoda musi wezwać samorząd, ich, samorząd do, do tego, żeby, żeby samorząd usunął pomnik. Tylko, żebyśmy samorządom tłumaczyli już w marcu, że nie chodzi o usuwanie jako usuwanie, tylko o dostosowanie do potrzeb do ustawy. ustawy. Do ustawy. W związku z tym, jak będą zmienione płyty, to pomnik tam będzie stał bez piękny. Wojewoda lubelski Przemysław w mówi to na antenie Rady Lublin. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Zresztą Państwa. To masz nieśmiało do usłyszenia.